tutaj ten film powstawał. Tutaj była, stąd pochodzi cała ekipa prawie naszego filmu. Tutaj były kręcone wszystkie zdjęcia. Tak naprawdę cała Walia i cała Anglia powstała w Polsce. I bardzo się cieszę, że mogliśmy go pokazać naszej polskiej publiczności właśnie na festiwalu w Gdyni. To co się dzieje w mojej głowie, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Ale to jest proces bardzo długi, kiedy powstaje film. Zawsze zaczynam od bardzo głębokiego dokumentowania i zbierania inspiracji dotyczących właśnie bohaterek, bohatera i świata. Dobry wieczór. 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych za nami. Główna nagroda Złote Lwy przyznana. Ze mną pani Agnieszka Smoczyńska. Przede wszystkim gratulacje dla pani. Film The Silent Twins. Gratulacje, film fantastyczny, opowiadający historię dwóch ciemnoskórych dziewczynek, które całe życie rozmawiały tylko ze sobą, chciały walczyć o swoją tożsamość. Pani Agnieszko, skąd w ogóle taka inspiracja na ten film? Dostałam scenariusz od scenarzystki Andrei Siegel, która pracowała nad tą historią przez dekadę. Wysłała mi ją po zobaczeniu mojego filmu i od razu wiedziałam, że jest tak niesamowita, tak unikalna, jednocześnie tak przyjmująca, że chciałam ją opowiedzieć. Czy spodziewała się pani tej nagrody, będąc tutaj na festiwalu i wystawiając ten film do konkursu głównego? Nie spodziewałam się. Być może też dlatego, że było tyle wspaniałych filmów w tym roku, ale też dlatego, że to był film anglojęzyczny. Tutaj jest z nami producentka Klaudia Śmieja. Możecie państwo ją zobaczyć. Chodź tutaj, Klaudia. Zapraszamy, no chodź. Chodź! Witamy serdecznie. Przede wszystkim chciałam się zapytać pani też, jak panie się czują, będąc tutaj, stojąc na festiwalu, 47. festiwalu już, z takim filmem anglojęzycznym, który coraz bardziej jest przyjmowany przez publiczność i widzów. Czy sądzą panie, że ten film zyska w tych czasach, jakie mamy, sławę? Trochę mamy nadziei. Ja też muszę powiedzieć, że to jest drugi film, który dostał Złote Lwy na tym festiwalu. Drugi anglojęzyczny film, który dostał nagrodę na tym festiwalu. Wcześniej to był Obywatel Jones Agnieszki Holland, czyli oznacza to troszkę też, że my możemy robić te filmy na trochę większą skalę, większe, anglojęzyczne i udaje nam się jednak też pokazywać je tutaj z dużym sukcesem. A my, wydaje mi się, że zrobiłyśmy razem ten film właśnie po to, żeby widzowie go oglądali w kinach i później na innych platformach i mamy na to ogromną nadzieję, że on stąd powędruje dużo dalej. Jest teraz zresztą w kinach w Stanach Zjednoczonych. My również życzymy paniom sukcesów i przede wszystkim gratulujemy Złotych Lwów na 47. festiwalu. My zapraszamy na obejrzenie filmu, jeżeli będzie premiera, The Silent Twins i serdecznie zapraszamy do obejrzenia i czekania na kolejne produkcje oto tych pań. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.